Od pierwszego etapu jedziesz na ostatnim miejscu. Miałeś szansę wyprzedzić słabszych od siebie zawodników, ale oni wycofali się. Wciąż jesteś ostatni. Dlaczego w ogóle jeszcze jedziesz? Przede wszystkim, jak kam ned, miałem penhusbetændelse. Zacząłem wyścig z silnym zapaleniem dziąseł. Jechałem słabo już od początku, poza tym zaziębienie, ale już przechodzi. Jestem ostatni, fakt. Ale mam nadzieję, że dojadę do końca. Za granicą nie można się wycofywać. Gdybym złamał nogę, gdybym spadł z roweru z wyczerpania, wtedy tak, wtedy to już trudno. Ale jeżeli można jechać dalej, choćby na ostatnim miejscu, to nie łapie się za hamulec. Nie można po prostu zsiąść z roweru. Jakie są twoje ostateczne plany w tym wyścigu? Które chcesz zająć miejsce i co chcesz jeszcze w tych zawodach osiągnąć? Chciałbym dojechać do mety, znaleźć się wśród pierwszych 100. Zresztą, jeśli będę w pierwszej setce, to będę chciał być 90. Jeśli będę w 9. dziesiątce, to zechcę później być w 8. Tak już jest, że im się więcej zyskuje, tym więcej się pragnie. Nie mogę być ostatni. Za chwilę startujesz do następnego etapu. Prawdopodobnie nie będziesz jechać z peletonem, tylko swoim własnym tempem na końcu. Jak przeżywasz to, kiedy przyjeżdżasz do mety, a ludzie już dawno opuścili stadion? Stadion jest pusty. Czy liczysz na to, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że przyjedziesz na pełny stadion? Nie ma chyba dużej różnicy. Zresztą, po pierwsze, nie byłem jeszcze ani razu w czołówce wpadającej na stadion. A gdy przyjeżdża się w 7. czy 8. dziesiątce, trudno szaleć z radości. Jest natomiast różnica, kiedy przyjeżdża się na pełny stadion i wtedy, kiedy na stadionie jest już pusto, kiedy nie ma ludzi. Zresztą u nas zajęcie drugiego miejsca się nie liczy, nawet w Mistrzostwach Świata. Liczy się tylko zwycięzca. Drugi, trzeci czy któryś tam, to już wszystko jedno. Siedemnastu kolarzy z 17 krajów, 100 kilkadziesiąt samochodów, prawie 100 dziennikarzy, kilkudziesięciu trenerów, mechaników, lekarzy, masażystów, sędziowie, kierowcy, dziesiątki organizatorów, laboratoria, warsztaty, sanitarki i wozy ekip telewizyjnych, przeszło 500 000 ludzi. Największy na świecie wyścig kolarski dla amatorów. Wyścig pokoju przez Polskę, NRD i Czechosłowację. Za ostatnim kolarzem na trasie jedzie ostatni samochód, autobus z napisem koniec. Ryland Kechlet, 21 lat, student filologii z Kopenhagi. Na pierwszym etapie wśród 117 kolarzy 117. Na drugim etapie wycofuje się Norwek Rostad. Pozostaje 116 kolarzy i Ryland Kechlet zajmie po dwóch etapach miejsce 116. Trzeci etap. Od przyjazdu zwycięzcy minęło 40 minut. Kechlet przedostatni. Tuż przed startem do czwartego etapu. Liczba kolarzy zmalała do 114. Poprzedniego dnia odpadł po kraksie słynny Niemiec Axel Peschel, a wieczorem kontrola antydopingowa wyeliminowała jednego z faworytów, Belga van der Lindera. Kechlet jest 114.
Spóźnienie na mecie, przekroczenie czasu dłuższego o 20% od wyniku zwycięzcy, dyskwalifikacja. Regulamin, paragraf 5, punkt B. Tym razem wyprzedził na mecie 20 kolarzy. Przed startem do kolejnego etapu jest 112, za nim nikogo. Na szóstym etapie Ryland Kechlet wyprzedzi 8 rywali, zajmie 99 miejsce. 5 dalszych kolarzy odpadnie z wyścigu. W klasyfikacji ogólnej będzie 106. Wśród 107 kolarzy po raz pierwszy nie będzie ostatni. Szwajcar Spanager. Walka ze zmęczeniem, pokusą. Przegra. Trzydzieści cztery minuty po zwycięzcy. Zmieścił się w limicie czasu. Może jechać dalej. Połowa wyścigu. Jeden z najtrudniejszych etapów dla Duńczyka. Kryzys przeżywa także Algierczyk Hamza. Numer 30. Hamza, właśnie ten, którego Kechlet wyprzedził w ogólnej klasyfikacji. Jeżeli odpadnie, Kechlet będzie znów ostatni.
Hamza, numer 30. Znów ostatni, 105. Etap 8, etap indywidualnej jazdy na czas, zwany etapem prawdy. Kolejność startu od ostatniego w ogólnej klasyfikacji do aktualnego lidera. Zaczyna Ryland Kechlet. Na tym etapie najłatwiej o dyskwalifikację z powodu przekroczenia limitu czasu. Zadecydują sekundy. Był liderem 12 minut. Anglik Dutton, Szwajcar Frank i czterech Algierczyków nie zmieściło się w limicie. Kechlet jedzie dalej. Po etapie prawdy zajmuje nadal ostatnie, lecz już 99. miejsce. Jest w pierwszej setce. Ci walczą o sekundy. Bonifikaty, premie. Walczą o sukces. Walczą ostro.
2 kilometry przed metą Soren Struve rezygnuje z dalszej jazdy. Teraz od Kechleta zależy, czy ekipa Danii będzie liczyła 4 kolarzy. Warunek pozostania w klasyfikacji drużynowej. Ostatnie miejsce na tym etapie. 40 minut za zwycięzcą. Temperatura 39 z kreskami. Wyczerpanie. W klasyfikacji indywidualnej już 94. Następnego dnia do mety dojedzie już tylko 2 Duńczyków, Jorgen Thiem i Rylan Kechlet. Madsen i Hove przegrają, wsiądą do autobusu. Przedostatni, 13 etap wyścigu. Najtrudniejszy.
Kechlet ma już 30 minut straty do czołówki. Limit czasu przekroczony. Paragraf 5, punkt B regulaminu. Dyskwalifikacja. Do końca wyścigu było już tylko 141 km. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne cofnięto dyskwalifikację zawodnika numer 63. Ze 117 zawodników odpadło na trasie 28. Wyścig ukończyło 89. Ryland Kechlet, student filologii z Kopenhagi, zajmie w Pradze 89. miejsce. Jeszcze dziś w TVP Historia.